Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Boki trójkąta ABC mają długość pierwiastek z 18, pierwiastek z 50, pierwiastek z 72. Trójkątem do niego podobnym jest trójkąt o bokach. Zapiszmy sobie pierwiastek z 18, pierwiastek z 50 i pierwiastek z 72. Żeby dwa trójkąty były do siebie podobne, na przykład taki i powiedzmy taki, to one muszą mieć proporcjonalne boki. Czyli niech tutaj będzie na przykład, niech tu będzie powiedzmy tak, 5, 6, tutaj będzie 7, a tutaj będziemy mieli 15, 18, 21. Załóżmy, no tak sobie powiedziałem, takie liczby. O co chodzi? Chodzi o to, że tutaj 5 razy 3 daje 15, 6 razy 3 18, 7 razy 3 daje 21. Gdy odpowiednie boki są proporcjonalne, wtedy dwa trójkąty są podobne. No i co my teraz musimy zrobić? Musimy te pierwiastki troszeczkę inaczej zapisać. Zauważmy, że pierwiastek z 18 to jest nic innego jak pierwiastek z 9 razy 2, czyli 3 pierwiastki z 2, prawda? Bo tą dziewiątkę wrzuciłem przed pierwiastek i rozpierwiastkowałem. Pierwiastek z 50 to jest nic innego jak pierwiastek z 25 razy 2, zgoda? To co robimy, 25 wyciągamy przed pierwiastek, czyli będziemy mieli 5 pierwiastków z 2. I co dalej? Pierwiastek z 72 to jest nic innego jak 36 razy 2 i wyciągam 36 przed pierwiastek, czyli mam 6 pierwiastków z 2. No i zobaczmy teraz, czy te mam liczby 3 pierwiastki z 2, 5 pierwiastków z 2, 6 pierwiastków z 2. Który trójkąt o jakich bokach będzie podobny? Oczywiście odpowiedź prawidłowa to będzie odpowiedź A, bo zobacz, tutaj są boki 3, 5, 6, a te mamy tak, 3 pierwiastki z 2, 5 pierwiastków z 2, 6 pierwiastków z 2. Współczynnikiem proporcjonalności, czyli to, w jakiej one są w skali do siebie podobne, jest k równe pierwiastek z 2, bo wystarczy tutaj wszystkie liczby wymnożyć przez pierwiastek z 2 i otrzymamy takie boki. Podobnie jak tutaj zrobiłem, tutaj k było równe 3, 5 razy 3 daje 15, 6 razy 3 18, 7 razy 3 21, a u nas 3 razy pierwiastek z 2 daje 3 pierwiastki z 2, 5 razy pierwiastek z 2 to jest 5 pierwiastków z 2 i 6 razy pierwiastek z 2 to jest 6 pierwiastków z 2. Mamy odpowiedź A.